Samsung Galaxy i5700 to drugi z kolei smartfon producenta działający w oparciu o system operacyjny Android. Na rynku polskim pojawi się w styczniu 2010 roku. Galaxy nie posiada standardowej klawiatury, a w zamian tego otrzymujemy dotykowy wyświetlacz o przekątnej 3,2 cala i rozdzielczości 320x480 pikseli. Smartfon działa na systemie Android, co niewątpliwie wpływa na prostotę obsługi. Preinstalowane internetowe aplikacje ułatwiają dostęp do popularnych funkcji. Od serwowania w sieci, przez wyszukiwanie w Google, czatowanie, wysyłanie e-maili, aż po dostęp do serwisu YouTube. Miłośnicy portali społecznościowych dostają także bezpośredni dostęp do Facebooka czy też MySpace. Galaxy obsługuje również format plików DVX. Do transmisji danych i sprawnego połączenia z internetem urządzenie wykorzystuje m.in. technologię Wi-Fi oraz HSDPA. Dodatkowo telefon wyposażono w technologię zapewniającą wysoką jakość dźwięku, standardowe wyjście mini jack do podłączenia słuchawek oraz aparat fotograficzny 3,2 megapiksela z autofokusem. Za sprawność działania i wykonywanie wielu zadań jednocześnie jest odpowiedzialny szybki 800 MHz procesor. Wbudowaną pamięć 200 MB możemy rozszerzyć wykorzystując kartę microSD o pojemności do 32 GB. Jak zapewnia producent, bateria o pojemności 1500 mAh powinna pozwolić na 400 godzin czuwania i 300 minut rozmów. Samsung Galaxy i5700 to idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy cenią szybki i łatwy dostęp do mobilnych internetowych usług. Po więcej informacji na temat urządzenia zapraszam na stronę videodesty.pl. Dziękuję za uwagę.